tyle jest pisanych darów, tyle tajemnic, tyle wspomnień, które wypadałoby dzisiaj tutaj przywołać, biorąc pod uwagę kolejne, już siódme zlot, spotkanie kół rodzinnych w naszej diecezji warszawsko-praskiej. Ale spróbujmy przywołać te najważniejsze dla nas tajemnice, rozważając Boże Słowo, które dzisiaj Pan Bóg nam daje na tę sobotę w 11 tygodniu zwykłym. Pierwsze czytanie z Księgi Kronik. Dopowiedzenie, ciąg dalszy wczorajszego czytania i wczorajszej historii. Słyszeliśmy, jak to został uratowany młody Joasz. I potem, kiedy miał 7 lat, dzięki trosce, dzięki oddaniu, dzięki wierności dla Boga, kapłana Jojady, został ogłoszony królem. I powróciła wierność dla Boga. Bo jak może pamiętamy wczorajsze czytanie, kiedy zakończyło się to wszystko, co wynosiło Joasza na króla, lud poszedł i porozbijał i pousuwał wszelkie znaki przeciwne Bogu. A dzisiaj jesteśmy świadkami dramatu Joasza. Oto jako król, jako pomazaniec Boży, jako ten, który otrzymał tak niesamowitą moc i miał być znakiem królowania Boga dla ludu, tak naprawdę rozpoczyna to wszystko, co to królowanie Boga niszczy. I to, co dla nas jest tutaj istotne, to to, że tam znalazł się ten sprawiedliwy Zachariasz, syn kapłana Jojady, już nieżyjącego wówczas. Ten, który był świadkiem Boga. Ten, który wsłuchany w wolę i słowo Boga poszedł, aby je zanieść. Po to, aby ono zostało zasiane w sercach ludzi, chociaż, jak słyszeliśmy dzisiaj, nie przyniosło obfitego plonu, żadnego plonu, tak się wydaje, na tamten czas, na tamto pokolenie. Ale biorąc pod uwagę to wszystko, co się działo później, trudno powiedzieć, że nie przyniosło plonu, bo Bóg go posłał i on był znakiem i świadkiem Boga dla tamtych ludzi i w tamtym czasie. I czyż to nie jest wielkie przypomnienie i zaproszenie dla nas, abyśmy w taki sposób potrafili spojrzeć na nasze wspólnoty. Wspólnoty na szczęście o wiele bogatsze niż tylko jeden Zachariasz. Wspólnoty, które są ze sobą. Wspólnoty, które się jednoczą. Wspólnoty, które wsłuchują się w to, co jest wolą i głosem Boga. Rozważają to podczas modlitwy różańcowej. Wspólnoty, które zaczynając od rodzin, od małżeństw, chcą chronić to wszystko, co jest darem Boga, co jest znakiem Jego błogosławieństwa, co jest mocą Jego miłości. I w taki sposób na to popatrzmy. Słyszeliśmy dzisiaj, jak porzucenie Boga przyniosło tyle smutku i tyle słabości w życiu społeczeństwa króla Joasza. To, co przyniesie wierność tych, którzy chcą być przy Bogu, którzy są przy Nim, którzy przywołują wstawiennictwa Matki Najświętszej. Spójrzmy na to z nadzieją, ale jednocześnie spróbujmy w naszym świetle, naszych doświadczeń i tajemnic naszych róż rodzinnych, różańcowych, przyjąć to dzisiejsze słowo z Ewangelii, z 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tak naprawdę Chrystus mówi o tej samej sprawie, chociaż odnosi ją do 3 obrazów. Mówi o wierności do Boga. Zaczynając od tego, że nie można służyć Bogu i mamonie, a więc komuś, kto będzie przeciwny Bogu. I to jest przecież z jednej strony to niesamowite zaproszenie dla nas, żebyśmy tę mszę świętą, ten nasz zjazd, to spotkanie
potrafili przyjąć jako to kolejne zawierzenie, nie tylko dla tej jednej róży z parafii Matki Bożej Pompejańskiej, nie tylko poprzez to dzieło róż rodzinnych, które też wypowiemy, aby zawierzyć to całe dzieło Bogu, ale ostatecznie rzecz biorąc, aby zawierzyć Bogu to wszystko, co nosimy w naszych sercach. To jest przecież właśnie ten moment, to jest ten czas. To jest ta niesamowita tajemnica, kiedy my, jako ludzie, stajemy wobec Boga i mówimy: bądź naszym Panem, bądź tym, kto będzie tworzył, kto będzie kierował moim życiem, komu zawierzam to wszystko, co jest wpisane w moją rodzinę, tą ziemską, tą parafialną, tą diecezjalną, tą duchową, różańcową. To jest niesamowicie ważne. Ale ostatecznie to zaproszenie o to, abyśmy byli ludźmi zawierzenia, oczywiście przywołuje obraz Maryi jako tej, która z całym swoim sercem stanęła wobec Boga i powiedziała: niech mi się stanie według Twego słowa. Nie wiem, czy kiedyś żeście się zastanawiali, w co się ubierała Maryja i co jadła. Bo przecież dzisiaj ta druga część Ewangelii właśnie mówi o tym, co syci i o tym, co sprawia, że my jesteśmy piękni wobec innych. Oczywiście, kiedy wsłuchujemy się w Ewangelię, to tak naprawdę słyszymy tylko jeden element, kiedy jest mowa o jedzeniu, właściwie bardziej o piciu, wesele w Kanie Galilejskiej. Cała reszta to jest ta tajemnica Maryi, która syci się tym, co jest łaską Boga, a ubiera się w to, co jest znakiem Jego błogosławieństwa. Bo właściwie można tak to nazwać. I popatrzcie, moi drodzy, te ewangeliczne dzisiejsze przykłady, kiedy jest mowa o ptakach i co one tak naprawdę jedzą, otrzymują łaskę. Oczywiście wyrażoną w taki lub inny sposób, ale to Bóg swoją łaską je podtrzymuje i umacnia. Jeżeli słyszymy potem o liliach, o tym, w jaki sposób się ubierają, to też właściwie możemy ująć to w ten sposób. One są znakiem Bożego błogosławieństwa. To, w jaki sposób są zasilane, to, w jaki sposób jest kształtowane w nich piękno, to jest coś, co jest na samym początku. Dla nas najbardziej zauważalne jest to, jak wyglądają. Tak jak patrzymy na te różnorakie kwiaty, widzę anturium, goździki, róże. Jeżeli coś przeoczyłem, to przepraszam, jeszcze storczyk był w międzyczasie. To jest ten znak. My podziwiamy, my się cieszymy. My na pewnym etapie, tak jak są cięte kwiaty, zastanawiamy się, co zrobić, aby utrzymać ich piękno, wierząc, że one przekwitają. Ale dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, moi drodzy, proszę i życzę, abyście potrafili w taki sposób przyjąć tę dzisiejszą Ewangelię. Ona jest tak niesamowicie wyrażona w dziele modlitwy różańcowej. To właśnie to jest ten czas, to jest ta wspólnota, która staje wobec Boga i mówi: ja chcę się sycić Tobą. Ja chcę przyjąć od Ciebie tę łaskę, która dzisiaj mnie nasyci. Tę łaskę, którą wiem, że ja jej potrzebuję, że bez niej moje życie w tych tajemnicach, które mnie wypełniają, są związane z bogactwem życia moich bliskich, ona jest potrzebna. Ona sprawi, że to zostanie ochronione, ona sprawi, że to będzie rzeczywiście dalej podtrzymane, aby to dalej trwało. Ty prowadź, ty żyj. Przecież dlatego między innymi też przywołujemy te intencje. Przecież to jest jakby jedna z intencji i motywacji, która sprawia, że te róże się tworzą. Wieje. Duch Święty też wieje. I moi drodzy, myślę, że to jest właśnie to zaproszenie, abyśmy potrafili dzisiaj to odnowić, abyśmy potrafili w taki sposób patrzeć na to dzieło modlitwy różańcowej, w którym uczestniczymy. My już nie musimy być przekonywani, że nie da się na zapas, że nie da się od czasu do czasu.
to po prostu ma być, to musi być, żebyśmy żyli, żeby ta Boża łaska ożywiała to wszystko, co jest w naszym życiu. Ale z drugiej strony, to jest również właśnie ta niesamowita tajemnica i ten niesamowity dar, że człowiek modlący się, że człowiek jednoczący się w tej modlitwie różańcowej, w rodzinie, za rodzinę, potrafi zobaczyć ten blask. To wszystko, w jaki sposób Pan Bóg ubiera swoją łaską i swoim błogosławieństwem to, co stanowi moje życie. Przyznajcie, że wcześniej tyle rzeczy się działo w was, w waszych rodzinach. Działo się. Od kiedy potraficie dostrzec to, co jest znakiem Boga, to, co jest takim swoistym darem właśnie tego blasku Boga, tej łaski Boga, która sprawia, że człowiek nie ma żadnej wątpliwości, że Bóg towarzyszy, że Bóg wspiera, że Bóg swoim błogosławieństwem chroni, rozwija, umacnia. To jest przecież ta niesamowita szansa i ten niesamowity dar. Zobaczcie, jeżeli żeśmy odwoływali się tutaj do zakończonego tydzień temu tego wymiarze organizacyjnym dzieła peregrynacji, bo przecież ono w swoich owocach i tych dziełach łaski dalej trwa, to przecież ile przez te 224 dni było takich niesamowitych momentów, kiedy my, stając przed Matką Bożą, kiedy patrząc w jej oczy, kiedy przyglądając się Jezusowi trzymanemu na ich rękach, potem wróciliśmy do naszego życia i potrafiliśmy dostrzec to spojrzenie w życiu, na twarzach tych, którzy są na co dzień obok nas. A ostatecznie rzecz biorąc, dostrzec spojrzenie Boga. A skoro tak, to przyjąć to, co jest Jego bliskością, Jego mocą, Jego błogosławieństwem i z jeszcze większą troską wziąć w ręce różaniec po to, aby Bóg swoją łaską umocnił, aby poprzez tę modlitwę przyniósł moc swojego błogosławieństwa. Za to dziękujmy. Prośmy o to, aby to dzieło trwało w nas. Prośmy o to, aby zaczynając od nas przynosiło takie owoce, które sprawią, że dla najbliższych, ale i dla innych, dla każdego będziemy świadkami Boga, Jego życia i pomożemy im, aby również i oni przyjęli łaskę, o którą my się staramy i aby i oni byli osłonieni i ubrani w piękno Bożego błogosławieństwa, a Bóg niech tym Bożym błogosławieństwem nas nieustannie otula. Amen.